Dzień dobry, witajcie. Hello. Andrzejek, jako że jest tym bardziej około technicznym człowiekiem okay. z naszej dwójki, opowiem wam, co tu się dzisiaj od rana wydarza. Ogólnie, nas profesorowie byliśmy na siłce. Dzisiaj przyjeżdża do nas Kasi ciocia, więc trochę sprzątamy, myje okna, Kasia ogarnia łazienkę, więc jest gites. Ale zostawił nam pan od plis, rolet i innych tego typu rzeczy na okna. Katalog. Mhm. I będziemy wybierali sobie plisy, bo jest taki case, że chcielibyśmy mieć rzutnik w sypialni i do tego teraz mamy okno w salonie na stronę zachodnią. O takie duże. A zrobiła się ładna pogoda i po południu jest taka lampa, że w TV-szu nic nie widać. Więc fajnie by było mieć coś, czym można by było to słońce trochę ograniczyć i postanowiliśmy robić plisy. Prawdopodobnie z tego względu może zastanowimy się, czy karnisz tu będzie w ogóle potrzebny. Pewnie nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast na pewno będzie i chłodniej, bo jak sobie zaciągniemy plisy, to nie będzie tak nam słońce waliło, będzie się oglądało TV-sz. Więc dwa w jednym. No i przechodząc do rzeczy. Plisy mają być takie półprzezroczyste, jak nie wiem, jak nazwać. Takie nie robiące totalnego taki ciemni mrok. No. Więc pan nam polecił trzy modele. To jest Allegro. To jest chyba, co to jest? Termo. I jeszcze jeden na dole, to chyba Elegant czy coś takiego. Ale dobra, lecz zostawmy sobie przy tym, co nam się podoba. I z Allegro Kasia wyczaiła chyba ten, prawda? Nie, Andrzeju. Sorry, ja w kolory średnio, ale ogólnie porównaliśmy sobie to ze ścianą i jest mega podobne do naszej. Tak. Jedna strona jest taka, o, ta bardziej taka brokatowa. To jest ta na zewnątrz, odbija słońce i ciepło. A to jest to, co macie w mieszkaniu. Wygląda to bardzo fajnie. I z drugiego katalogu, z termo, wybrałaś, Kasiu, który kolor był? 734. No i to jest ta sama historia. Wydaje mi się, że ta jest mniej przepuszczalna, nie? Tak, też mi się tak wydaje, że jest ciemniejsza, ale też widać od tyłu właśnie, że ma taki ten sreberko, brokacik. Tak, no, brokarko. I czekamy, aż pan skończy montaż u innych klientów na naszym osiedlu. Jesteśmy trzeci dzisiaj w kolejce, ale fajnie, że ma taką robotę i ogarnia tak hurtem. No i zobaczymy, co nam powie. Na razie zostawi nam próbnik. Więcej szczegółów dowiemy się od niego. Tak, a jakby ktoś się zastanawiał, skąd my żeśmy wyczarowali tego pana, to po prostu zaglądamy ludziom w okna i widzimy, że wszyscy na osiedlu właśnie decydują się głównie na te plisy. Poruszyliśmy temat na grupie i sąsiedzi mówili, że praktycznie chyba wszyscy, którzy mają takie rozwiązanie u siebie w mieszkaniu, mieli właśnie te rolety czy tam żaluzje od Warsaw Blinds i stwierdziliśmy, że skoro nasi sąsiedzi już mają, użytkują i są zadowoleni, to nie ma co szukać, tylko trzeba wziąć coś sprawdzonego. Także tak, wracam szorować kibelek. A jak już będziemy wiedzieli, na co się decydujemy, to do was wrócimy z update'em i powiemy wam, który z tych materiałów jest lepszy, jeżeli chodzi o to, ile światła zatrzymuje. Nie wróciłam do was wczoraj z update'em, ale to dlatego, że zajęliśmy się sprzątaniem, potem mieliśmy gości, upiekłam gwiazdę znowu i już wam jej nie jestem w stanie pokazać, bo jej nie ma. Została wczoraj zjedzona, rozdysponowana. Muszę się wam przyznać, że złamałam sobie moje własne przyrzeczenie nie jedzenia żadnych takich rzeczy spoza planu przez miesiąc. Minęło 2,5 tygodnia i ja się przez 4 tygodnie. Ja się wyłożyłam jakby... Ponieważ wczoraj byliśmy na siłowni, to postanowiłam wieczorem się nagrodzić. Ciocia przywiozła nam ciasto kawowe, takie ulubione mojej mamy i tak się składa, że ja też je lubię. Więc skusiłam się na jeden kawałek, żeby nie było. I muszę wam powiedzieć, że nie było ono warte grzechu w sumie, bo zapamiętałam to ciasto jako jeszcze lepsze. Ono nie było niedobre, tak nie mogę powiedzieć. Ale nie wiem, czy to kwestia tego, że dawno nie jadłam nic słodkiego, ale było jakieś takie za słodkie. No zjadłam je, ale jakby nie takiej radości się spodziewałam przy jedzeniu ciasta, także tak. No, tak na pół metku dałam trochę ciała, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wydaje mi się, że w przyrodzie się to wyrówna. Wczoraj byliśmy na siłowni, więc może nie będzie dramatu. A wracając do plis, bo na tym się poprzednio zatrzymaliśmy, był u nas pan z Warsaw Blinds, był przesympatyczny, bardzo lubię takich ludzi konkretnych, ale jednocześnie takich bardzo przyjaźnie nastawionych, takich, z którymi można porozmawiać merytorycznie o tym, po co tu przyszli, a jednocześnie tak, wiecie, trochę zboczyć z tematu.
wybraliśmy materiał, który nazywał się Andrzeju Pomocy. Termo 734. I jest to taka plisa, która od strony tej jakby mieszkania będzie taka stricte beżowa, troszeczkę ciemniejsza od naszej ściany. Natomiast po tej drugiej stronie właśnie tej zewnętrznej, ona ma w sobie takie drobinki, taki jakby brokacik, coś takiego błyszczącego, co odbija to światło. Nasze rolety nie będą zaciemniające, tylko zacieniające. Oznacza to, że będzie wpadało nam przez nie mimo wszystko światło do mieszkania. Nie chciałabym sobie robić, wiecie, takiej ciemni, kiedy je zasłaniam. Wystarczy, że trochę nas ochroni przed tymi promieniami słonecznymi. I jeżeli chodzi o koszt, my mamy jedno takie ogromne okno i dwa takie, wiecie, może wam pokażę na tamtym budynku. Mamy właśnie jedno takie duże i dwa takie mniejsze. I wszystkie okna, jakby zrobienie plis na wszystkie okna, to będzie koszt 1800 zł. I to już jest koszt, który zawiera oczywiście ich montaż. Jakby cała usługa będzie nas tyle kosztowała. Spodziewałam się, że tyle będzie to kosztowało, dlatego że mieliśmy tego pana właśnie z polecenia, wszyscy na osiedlu go tu polecali i padały już ceny, takie wiecie, pi razy oko, ile to u kogo kosztowało, no i faktycznie to się zgadza z tymi poprzednimi właśnie polecajkami, także tak, ukontentowana jestem. Bardzo fajnie, dlatego że pojawią się one już za 2 tygodnie, jeżeli nic się po drodze nie wykolei. W zasadzie powinny być dostępne już za tydzień, powinny być gotowe. No ale wiecie, no ten pan ma trochę swojej roboty, także montaż dostępny będzie dopiero właśnie za 2 tygodnie. I z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że z pomocą czarka Andrzej dzisiaj robił research. Andrzeju, co researchowałeś? Klimatyzację, bo się robi ciepło, więc no. Tak. Przystępujemy do działania i mamy takie 3 jakby jednostki. Tylko nie mów, na co się zdecydowaliśmy. Dobrze. Najtańsza jakaś na M, już nie pamiętam, się w telefonie. Potem średni pułkowiec był LG. I taki król klimatyzacji Mitsubishi. No i tak Mitsubishi kosztował chyba 5 brutto już. Nie wiem, to też koło ponad 5000 wychodziło, więc spore. 5200 chyba. No. No, ale zdecydowaliśmy się coś na pośrodku. Mam nie mówić, co to jest, więc jeszcze nie powiem, ale powiem, że klimatyzacja, w sensie jednostka zewnętrzna i wewnętrzna, to koszt 3600 zł netto, a montaż to 600 zł też netto. Tak. I szczegóły już takie na temat tego, jakie urządzenie wybraliśmy, powtórzymy raz jeszcze, co ile kosztowało przyłącze i tak wiecie, jakby wszystko od A do Z. To się pojawi w osobnym filmie. Oczywiście bohaterem tego filmu będzie Andrzej, bo ja się na tym nie znam, ale wyczekujcie, myślę, że... Bo montaż mamy już najprawdopodobniej w przyszłą sobotę, dzisiaj jest niedziela, jak to nagrywam. Wy to oglądacie w środę, więc to oznacza, że pewnie od momentu publikacji tego filmu za tydzień pojawi się właśnie film o klimatyzacji. Tak bym chciała. Czy tak się uda? Nie obiecuję, ale jeżeli to nie będzie za tydzień, to będzie za półtora. Także wyczekujcie, bo wydaje mi się, że temat taki teraz mocno na czasie właśnie tak zaatakowaliśmy Czarkę już jakiś czas temu, żeby on nas pamiętał, bo nie chcieliśmy, żeby potem było tak, że będziemy bardzo długo czekać na ten montaż i udało się. Uwzględnił nas w swoim kalendarzu, także nie będzie dramatu. No i muszę wam powiedzieć, już zajawić, że Andrzej wygrał, jeżeli chodzi o to, gdzie ta jednostka zewnętrzna będzie stała. O tak. Ale o tym wszystkim, tak jak mówiłam, w kolejnym filmie. Jeszcze kolejnym. No, zbieramy się teraz i jedziemy do rodziców. Andrzej tutaj walczy z dronem, bo dawno go nie używaliśmy. Robi się ciepło, także trzeba iść na spacerek, wykorzystać tą pogodę. Dzisiaj już nie będziemy iść na siłownię. Dzisiaj zrobimy sobie taki dłuższy spacer w plenerze, ale zanim to odwiedzimy rodziców i zawieziemy im kawałek ciasta. 1 hour later. No i my wybraliśmy się, słuchajcie, na nasz spacerek. Pokazuje mi zegarek, że jedziemy 25 minut. No. Czyli mniej więcej tyle nam takim bardzo spokojnym tempem zajęło dojście do Lasu Kawackiego. Mega spoko. Jakby takim żwawszym tempem iść, to myślę, że 20 minut, może nawet 15 dał rady by dojść, bo zegarek mi pokazał chyba, że to jakieś 2 km. No. Coś koło tego. Także fajnie.
Nie wiemy, dokąd idziemy. Wyszliśmy na szlak niebieski. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Jak dojdziemy w jakieś ciekawe miejsce, gdzie będzie troszeczkę może mniej tych drzew, to wtedy Andrzej wyciągnie swój sprzęt, który ze sobą niesie i coś nagramy. Na razie warunki takie, powiedziałabym, kiepskie do latania dronem, bo jak widzicie, jest tutaj sporo drzewków i nie chcemy ryzykować tego, że naszemu DJI-owi coś się stanie. Także idziemy i zobaczymy, dokąd nas ta ścieżka zaprowadzi. Nie dotarliśmy tam, dokąd chcieliśmy dotrzeć, dlatego że złapało nas Andrzeju... Co takiego? Pićku. Pragnienie. Pragnienie nas złapało. Trochę za daleko byłoby iść tam, gdzie chcieliśmy i potem wracać. Myślę, że umarłabym z odwodnienia. Nie przygotowaliśmy się po prostu odpowiednio. O, ale samolot ekstra leci. Może jest takie słońce, nie mam pojęcia, czy wy to widzicie. Była chwilę dla samolotu. Andrzej też posterował takim statkiem kosmicznym, tylko trochę mniejszym, bo dronem. Andrzej, już chcesz powiedzieć widzom, co takiego się zmieniło? A, nie ma tego, aplikacji Drone Radar. Teraz wszystko się robi przez przeglądarkę na stronie Paszpu, no jak to nazwać, no, Pansa. No. Do dupy. Nie podoba mi się to. No. Wracamy do domu. Szliśmy tu tydzień temu i te drzewko było całe w takich białych kwiatkach, a teraz ma już listki. Jak to się szybko zmienia, Andrzej? Wiosna. Wiosna. Ptaszki śpiewają. Powiem wam, że tak sobie chodzimy i tak sobie myślimy, kurde, fajnie na tej naszej wsi. Prawda, no. Andrzeju? Fajna okolica, a w ogóle z góry to jeszcze fajnie wyglądało. A to zobaczycie. Tak. No. No. To w sumie może zobaczcie to teraz. To ja, wasz montażysta. No i co? Jak podoba się wam nasza wieś? Całkiem fajne miejsce, nie? Tymczasem jest już wtorek. Do roboty jest dużo, ale dzisiaj kończymy prackę i lecimy wieczorkiem na siłkę, także trzymajcie za nas kciuki, żeby nas nic nie bolało. Także tak. Zostawcie nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.